jest moi drodzy, mam całą mokrą twarz. Jestem lekkimi błogosławami, co byłem tydzień temu. Jest w Kornwali, niedaleko Liskargi. Już wam pokażę i będę szedł tą trasą. Ale to jest dużo wody pięknej. Tam jakiś wodospad. Czekajcie, będę szedł w tą stronę. O. Tu jest trochę stromo, ale da się tędy iść. Dużo tutaj mchu właśnie. Nad wodospadami Golika jestem. Oni wymawiają Golajak. Na szczęście mam teraz GoPro, ładną pogodę. O nie, trzeba się wrócić na tą skałę. Czekajcie, pokażę wam. Czekajcie, bo tu trochę niewygodnie, a mam za sobą aparat, to mi ciężko jest wspinać się. Za dużo rzeczy ze sobą wzięłam. Nie chce mi się chować aparatu do plecaka. Czekajcie, bo tędy chyba nie przejdę. Muszę iść tak, aby iść wzdłuż kamieni. Fajnie tu nawet jest w tej części lasu. Tylko potem jak będę wracał do domu, to może mi to zająć długo. Jak się zastanawiałem, cholęgę, zatrzymam się chyba tu na plenę, bo mi się tu podoba. Strasznie ładnie to jest, dajcie mi chwilę zrobić trochę zdjęcie. No i oczywiście za jasno. Kurde, czemu mi tak jakoś dziwnie fotografuje? Już wiem. A za jasno, dobra, nie mam czasu na robienie zdjęć. Jak będę wracał, to zrobię zdjęcie. 2 minuty. Dość ciekawie tu jest, no. No ciekawy ten las. Nie byłem tutaj. Tutaj nie byłem akurat. Akurat dalej. Ale widać, że tu tędy się da iść. Dlatego, że ścieżkę wydeptano. Ojejku, jakie fajne krajobrazy. Bardzo mi się to drzewo tu podoba. Ach. Ciekawe, czy przeskoczę tędy. Dajcie mi chwilę. Ja prawie się wywaliłem. Kurde, co ja robię? Ale głupio zrobiłem. Ciekawe, jak ja teraz skręgę zejdę. Czekajcie, bo nie mogę. Kurde, nie mogę zejść, no. Nie jestem aż taki sprawny fizycznie. Ale nie jestem też taki... Jak małpa się czuje, skacze po tych drzewach. Strasznie tędy ciężko się chodzi. Widoki są naprawdę super, ale ciężko przeskakiwać tutaj ten las. Dupa, normalnie z kim? Zachciało mi się po lesie chodzić teraz. Nie chce mi się tutaj na tą stronę przeskakiwać. Nie, moi drodzy, kiedyś nie przeskoczę. Co to robi opona? Opona w lesie. Kurde, chciałbym tutaj przeskoczyć i wam pokazać.
bo to jest dość ładnie, ale to jest trochę za skromo. Kurde, za duże rzeczy mam. Ach. Ta gałąź, nie wiem, czy się pode mną nie załamie. Ach, kurde, no. Udało się, przeskoczyłem. Oła. Czekajcie, ja chcę tutaj trochę pofilmować, bo tutaj jest naprawdę ładnie, ale niebezpiecznie, powiem wam. Już jest zachód późny. Kurde, nie wiem, czy to dobry pomysł, abym przeskakiwał. Jeszcze tutaj przeskoczę. To przeskoczę, moi drodzy. Jeszcze tutaj bym przeskoczył. Trochę mam 32 lata, nie znaczy to, że nie jestem sprawny fizycznie. O, tutaj jest jakiś piasek nad brzegiem rzeki. Czemu on się tak świeci? Tak jakby było w nim złoto. Czekajcie, muszę sobie odpocząć na łonie natury. Tutaj będę musiał parę zdjęć porobić. Wziąłem mój aparat Canon EOS. Pełno gałęzi tu jest, ale okolica, powiem wam, ciekawa. Tam nie będę w tą stronę chodzić, ale muszę z powrotem na drugą stronę przeskoczyć. Powiem wam, duże to jest przeszkód. Skończę już.